Ponad 20 policjantów przesiadło się dziś na rowery i przejechało 80 km, żeby pomóc choremu na raka koledze. Ogólnopolska akcja Mundur na rowerze w tym roku odbywa się pod hasłem Kręcimy dla Marcina, a pieniądze na jego leczenie zbierać będzie blisko 300 uczestników z całej Polski. Życzę powodzenia i sukcesu, żebyśmy ten maraton, naszą sztafetę ukończyli. Żeby to przekazanie pałeczki i można ruszać w drogę. Wyjątkowo nie radiowozami, a na rowerach, bo tym razem policjanci jadą dla swojego kolegi. Jest pracownikiem Komendy Wojewódzkiej, choruje na raka. Aktualnie jest po chemioterapiach i czeka na decyzję odnośnie dalszego toku leczenia, w tym i operacji. A leczenie to koszty, dlatego rzeszowscy funkcjonariusze przyłączyli się do ogólnokrajowej akcji Mundur na rowerze. Tegoroczne hasło to Kręcimy dla Marcina, a w planach przejechanie 4000 km przez 80 miast. Takie sytuacje powodują jakby większą integrację naszego środowiska policyjnego. I to, że dzisiaj mamy tylu uczestników i bierzemy udział w tej sztafecie, to jest bardzo dla mnie, że tak powiem, fajne, przyjemne, ale też i widzę, że ten element nasz podkarpacki stał się jakby elementem całej sztafety krajowej. I za to jesteśmy również bardzo wdzięczni, bo cieszymy się, że policjanci poza służbą również chcą się angażować w takie rzeczy i pomóc swojemu koledze. W akcję włączyli się też żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Pożarnej, Ochrony Kolei i Krajowej Administracji Skarbowej. Wspólnymi siłami już udało się zebrać ponad 6 tysięcy złotych, ale wsparcie dla Marcina płynie nawet zza oceanu. Cześć Marcin, nie znamy się osobiście i mimo że dzieli nas ocean i parę tysięcy kilometrów, to chciałem powiedzieć, że słyszałem o tobie i o twojej walce. Dzisiaj jedziemy do kolegi, ale przede wszystkim, żeby dać świadectwo, że można. Można się szybko zmobilizować i można jako drużyna wspólnie coś osiągnąć. Dziś rowerzyści wystartowali z Rzeszowa i zakończyli sztafetę w Krośnie, pokonując ponad 80 km. Tam pałeczka została przekazana kolejnym uczestnikom maratonu. 14 października dotrze na metę w Białymstoku.